Witam moi drodzy, chciałbym wam dzisiaj zaproponować kolejną porcję aloesu. Czubek, który został z poprzedniego nagrania. Całość została przetworzona, zostało tyle. Tutaj jest niecałe 100 gramów. No i będę chciał wykorzystać to do zrobienia świeżutkiej właśnie maści. Na niewielu składnikach, bo w zasadzie tylko na dwóch. Nie, dobrze, na trzech. Ale o tym za chwilę. Zapraszam. Tak więc, moi drodzy, będzie potrzebny miąższ aloesowy, lanolinka i gliceryna roślinna. Te trzy składniki posłużą do tego, żeby zrobić najwyższej jakości maść aloesową. A na co taka maść może nam służyć? No, to będzie maść typowo gojąca. Z racji tej, że będzie użyta lanolina, no, będzie miała też właściwości głęboko penetrujące. Myślę, że warto taką maść sobie po prostu zrobić i w domu mieć. Także do dzieła. Użyłem rękawiczek, no bo będę się dzisiaj babrał z miąższem. Będę chciał właśnie pozyskać tylko i wyłącznie miąższ ze środka, więc użyję też noża porcelanowego, żeby nie było tutaj kontaktu z metalem. I jak tylko go zdobędę, to przycisnę przez sokowyciskarkę, żeby go po prostu rozgnieść. Można to oczywiście zrobić ręcznie, na przykład w moździerzu próbować, czy drobniutko bardzo mocno pokroić. Natomiast no, takie rozgniecenie będzie no, dużym ułatwieniem. Tak więc to zrobię. A w międzyczasie powiem, że lanolina się już rozpuszcza. 100 gramów lanoliny. Myślę, że 50 gramów pójdzie aloesu. Część też wykorzystam do tego, żeby zalać alkoholem, ale to tak naprawdę niewiele, żeby było na zaś. No to do roboty. Myślę, że taka ilość wystarczy. Ten czubeczek pójdzie do miksu z alkoholem. Dobrze, tak wygląda miąższ z jednego liścia. Tak wygląda już czysty, obrany liść, w zasadzie miąższ aloesowy. No i teraz użyję sokowyciskarki, żeby pozyskać rozgnieciony surowiec. Dobrze, poszła całość. Teraz od razu wykorzystam sokowyciskarkę do tego, żeby rozgnieść ostatni element, ten fragment liścia, już w całości, bez obierania. Teraz alkoholem 400%, myślę, że tak w proporcji 1 do 5. Może trochę więcej, 1 do 7. 40% alkoholu to jest, szanowni państwo, maksymalnie, inaczej zniszczymy po prostu tutaj białka, które znajdują się w dużej ilości w tym liściu, więc nie byłoby to po prostu wskazane zbytnio, jeżeli chcemy wykorzystywać później na przykład właśnie do robienia sobie maści czy kremów. Tak więc maceracja potrwa, myślę, że około tygodnia do dwóch. No i przecedzę później całość i będę miał już czysty preparat do tego, żeby go wykorzystywać później do robienia maści czy kremów. Tutaj jest lanolina, ma teraz około 43 stopni. Tu jest zmielony miąższ aloesowy. Teraz mam trzeci słoik, w którym wszystko będzie się mieszało. No tak, po obraniu liścia zostało nam tutaj 37,5 grama
aloesowego miąższu. Dodam teraz glicerynę roślinną. Dobrze, 28 g gliceryny roślinnej dodałem. Teraz to wszystko ze sobą wymieszam. Dobrze, sprawdzę jeszcze temperaturę lanoliny. Dobrze, 39 stopni. Wlewam lanolinę. No, zostało się 93 gramy. Dobrze. Teraz zacznie to dosyć szybko stygnąć, no bo aloes był zimny. Widzicie, momentalnie zachodzi reakcja. I taka maść w zasadzie już jest gotowa do tego, żeby ją wykorzystywać. Pozwolę teraz tym wszystkim składnikom tutaj ochłonąć. Za chwilę zrobię próbę na dłoniach. Jak się zachowuje taka maść? No bo wygląda troszkę dziwnie, co nie? Tak egzotycznie. Ciągnie się. Nie wiadomo, co z tym można zrobić. Już sprawdzam. Myślę, szanowni państwo, że na trudno gojące się rany, jeżeli już skóra jest jakaś poniszczona, popękana, nie chce się goić. Oczywiście, że to oznacza, że są jakieś braki też witamin czy minerałów w organizmie, natomiast no, żeby nie dopuszczać do jakiegoś zakażenia, do rozprzestrzeniania się choroby z zewnątrz, no, warto jednak o tą skórę dbać, więc podejmować próby właśnie na przykład na spękane, na spękaną skórę dłoni czy stóp, czy w ogóle na ciele. Myślę, że warto. Aloes ma świetne właściwości gojące. Lanolina penetrujące, natłuszczające. Gliceryna troszeczkę też nawilży. Ok. Rozprowadza się, szanowni państwo, jak maść. No cóż, moi drodzy, po raz kolejny pokazałem wam bardzo prosty przepis na zrobienie sobie maści, tym razem aloesowej. Bardzo wydajna, powiem wam, maść. Widzieliście, ile użyłem, a mam całe dłonie i tutaj przedramiona wysmarowane już. Taką maść oczywiście najlepiej trzymać sobie w chłodnym miejscu, w lodówce byłoby to najlepsze. Polecam również przyłożyć sobie do mniejszych pojemniczków dla bezpieczeństwa, żebyśmy nie za każdym razem nie musieli otwierać całości, napowietrzać tego i wprowadzać tam różne bakterie. Więc tak to się robi, moi drodzy. Myślę, że prosty przepis. Dzisiaj też liść aloesu nie jest trudno zdobyć. Być może macie w domu małego aloesika, również można wykorzystać. Natomiast no, kupując za nieduże pieniądze, 14 zł dałem za całego liścia, który ważył ponad 700 gramów. 14 zł w sklepie wielkopowierzchniowym, o dziwo. Warto. Można przez internet również kupić. Często sprzedawane są w ilościach 10 sztuk, więc trochę dużo, ale być może namierzycie też takie pojedyncze. Albo po prostu podejrzewam, macie w domu. Również to będzie dobra opcja, a może lepsza. Dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Ja myślę, że widzimy się jutro. Mam taką cichą nadzieję. Powiem wam, coraz trudniej. Technicznie. Coraz mniej czasu teraz mam i no zastanawiam się, czy te codzienne nagrania jednak będą możliwe. Ale póki co staram się. Do jutra w takim razie. Trzymajcie się. Cześć.